Dzisiaj zwiedzimy Pałac Książąt Lotaryńskich, a teraz Muzeum Lotaryngii, które znajduje się w samym sercu Starego Miasta w Nancy. Budynek, wybudowany pod koniec XV wieku, zawiera w swoich ścianach tysiące dzieł sztuki. Ale szczególnie interesuje nas obraz, na którym zostali umieszczeni trzej patronowie naszego zgromadzenia – Święty Karol, Święty Roch i Święty Sebastian. To płótno ukazuje naszych patronów, które wstawiają się za mieszkańcami Nancy podczas zarazy. Obraz ten został namalowany przez artystę pochodzącego z Nancy o imieniu Raymond Constant. Urodził się on w 1575 roku. Obraz namalował rok przed swoją śmiercią w 1637 roku. Malarz ten często umieszczał swoje rodzinne miasto w centrum swoich głównych obrazów. To płótno ilustruje nieszczęście, które dotknęło Francję na początku lat 30. XVII wieku. Była nim epidemia dżumy. W okresie od 1536 do 1670 roku odnotowano 12 fal epidemii dżumy w Europie. W dolnej części płótna widzimy miasto Nancy, otoczone potężnymi murami, które na kilka lat przed namalowaniem obrazu połączyły stare i nowe miasto. Widoczne są dzwonnice i wieże. Artysta wskazuje na to, jak szybko rozprzestrzenia się zaraza. Ofiary dżumy są leczone w szpitalu Marville oraz w barakach, szybko wybudowanych na skraju lasu. Na dole płótna para zabiera z lazaretu zwłoki swojego martwego dziecka, owinięte w całun. Małżeństwo to pociesza ksiądz Claude Beaujean, który właśnie zamówił artyście ten obraz. Obok nich mężczyzna opiekuje się siedzącym pacjentem. Drugi podnosi przy pomocy kija skażone przedmioty. Przez równinę przyjeżdża wywrotka ze szczątkami ofiar dżumy. Ludzie szybko zauważają, że ich zdolności w walce z epidemią są ograniczone, a więc zwracają się ku niebu. Trzej wielcy święci klęczący na chmurze z ufnymi twarzami i otwartymi dłońmi zwracają się w kierunku nieba i przekazują Bogu błagania wiernych. Ich modlitwa jest wspierana modlitwą aniołów. Kult dwóch świętych, Sebastiana i Rocha, jest już mocny w Nancy, ponieważ w 1593 roku zostali oni mianowani patronami parafii w Nowym Mieście. Na tym obrazie są przedstawieni w klasyczny sposób. Sebastian ze strzałami, które święty wyciąga ręką, co symbolizuje usuwanie zła. Widzimy też świętego Rocha z wyleczoną raną na udzie. Tych dwóch świętych często widzimy i na wcześniejszych obrazach, ukazujących walkę z zarazą w Europie. Na przykład to obraz francuskiego malarza o imieniu Joseph Lefierenx, który pod koniec XV wieku namalował obraz Modlitwa świętego Sebastiana podczas epidemii. Słynny flamandzki malarz Rubens namalował obraz świętego Rocha. Według legendy Roch urodził się w Montpellier pod koniec XIII wieku. Podczas pielgrzymki do Rzymu zaraził się i schronił się w leśnej chacie. Pies myśliwski miejscowego pana zaczął przynosić mu jedzenie. Roch wyzdrowiał, wrócił do Francji, ale jego krewni go nie rozpoznali. Został więc wtrącony do więzienia jako szpieg i tam zmarł. Na znak jego świętości cela więzienna zaczęła jaśnieć nadprzyrodzonym światłem, a obok ciała anioł wypisał na ścianie po łacinie te słowa: Eris in peste patronus. Będziesz obrońcą przed zarazą. Na większości obrazów ten święty, przypominając swoją specjalizację, wskazuje na ranę, która pojawiła się na jego nodze. Jeśli chodzi o świętego Karola Borromeusza, arcybiskupa Mediolanu, jego kult szybko szerzył się wówczas w Europie. Była znana jego heroiczna postawa podczas epidemii we Włoszech w 1576 roku. Nad świętymi i aniołami znajduje się dziewica z Loreto, siedząca na rozpoznawalnym dachu Sancta Casa, domu świętej rodziny. Do dziewicy z Loreto w 1632 roku zostało poświęcone miasto.
Swoją ręką święta dziewica ukazuje tę scenę swojemu synowi, który błogosławi cierpiącym ludziom. Pomoc nadchodzi, na co wskazują namalowane woda. Ten słynny obraz został przekazany przez siostry Boromuszki z Francji do Muzeum Lotaryngii w 1957 roku. Niech dzisiaj przypomina nam o przemożnym wstawiennictwie naszych patronów i mobilizuje nas do modlitwy.